Witajcie moi drodzy. Patrząc na zmianę przywitania, można dojść do wniosku, że to będzie inny materiał niż dotychczas. Może na początku się przedstawię. Jestem Pomidorowy.pl, czyli założyciel i prowadzący kanał Totalni Dramaturdzy. Kanał, który zrzesza fanów totalnej porażki. Na tym kanale dyskutujemy na różne tematy związane z tym uniwersum. Zaczynając od pojedynków versus, po serię co by było, gdyby dana postać z innej obsady zagościła w takim pierwszym sezonie, czy też w wariackim wyścigu. Jest też autorska przeze mnie seria pod nazwą Choroby w totalnej porażce, gdzie to na podstawie chorób powszechnie znanych próbuję przypisać je do danej postaci z tego uniwersum. Dziś natomiast przejdziemy do skomentowania i można by powiedzieć takiej recenzji fanowskiego sezonu totalnej porażki pod nazwą Total Drama Adventure lub po prostu Drama Total Aventura. Film ten podzielę na kilka segmentów, tak abyście się nie zgubili, więc znaczniki czasowe będziecie mieć w opisie, jak i widoczne na pasku podczas oglądania filmu. A zatem zacznijmy od początku. Wyjaśnię wam teraz pokrótce, czym jest fanmate. Fanmate jest tworem, jak sama nazwa wskazuje, stworzonym przez fana. Jest to coś związanego z filmem, grą, serialem, animowanym, tyle że nie jest to zrobione przez oryginalnego twórcę, tylko przez fana. Okej, to skoro to mamy wyjaśnione, to teraz przejdźmy do fabuły tego fanmade'u. Fabuła kręci się wokół obozu pod nazwą Tipi Scow. Prowadzącym tego programu jest Chris 2.0, zwany potocznie jako Jared Johnson. I ma swego pachołka, czyli szefa Hatcheta 2.0, zwanego jako Vladimir Jensen. I czy tylko dla mnie Vladimir Jensen wygląda jak kryminalista? No cóż, idąc dalej. Do tego obozu zostało zwerbowanych 12 uczestników i przydzielono ich do dwóch drużyn. Pierwsza szóstka to drużyna fioletowa pod nazwą Szalejące Szopy. W tej drużynie występują takie postacie jak Ellie, Nick, Fiore, Will, Ashley oraz Lil. Pozostała szóstka to Jake, Greta, Tom, Miriam, Dan i Gabi. Im z kolei został przypisany turkusowy kolor i zostali oni nazwani jako płonące bobry. I w taki oto sposób przechodzimy do pierwszego wyzwania, które polegało na tym, iż obozowicze musieli dostać się do drużynowych domków w odpowiednim czasie. W międzyczasie Jared wspomniał też o ukrytym totemie, który daje ci immunitet na bodajże 3 razy. Dzięki czemu nie ty wylecisz, a osoba, która miała najwięcej głosów zaraz po tobie. Więc całkiem spoko mi się wydaje. Oglądając Total Drama Aventurę lub Adventure, czuć taki mocny vibe i klimat pierwszych sezonów totalnej porażki. Trochę takiego połączenia z Plejady Gwiazd, bo czołówka jest mocno zainspirowana Plejadą Gwiazd i troszkę Wyspa Paki Tef, ale to tak troszeczkę, ociupinkę. Antagonistą w tym sezonie jest mała dziewczynka o imieniu Fior, która mocno mnie irytowała podczas seansu z widzami i zresztą nie tylko mnie. Ale jak mawia pewne przysłowie, jeśli antagonista ciebie denerwuje, to oznacza, że dobrze wykonuje swoją rolę. I trudno jest się z tym nie zgodzić. Drugą denerwującą zaraz po tej dziewczynce 6-letniej jest Greta, czyli Sugar 2.0. Dosłownie, niewiele ona różni się od niej. No może poza tym, że Greta nie podkreśla na każdym kroku tego, że jest to konkurs piękności, czy tam kij wie w sumie, co tam Sugar kiedyś tam gadała. Reszta postaci jest całkiem spoko i nie mam do czego się przyczepić. No może do tego, iż niektórzy po prostu muszą częściej używać mózgownicy, a nie ulegać takim tanim manipulacjom. System eliminacji też jest całkiem spoko, bo kiedy dany obozowicz zostanie wyeliminowany, to zostaje zabierany autokarem gdzieś w nieznane. Gdzie? Nie mam zielonego pojęcia i sam fanmate tego za bardzo nie wyjaśnia. A więc tutaj można pobawić się wyobraźnią, co kto lubi. Aczkolwiek warty też poruszenia jest wątek z Chrisem McLeanem oraz szefem Hatchetem, bo tak oni również się tutaj pojawiają. Na początku przejdźmy do Chrisa 2.0 zwanego jako Jared. Z początku całkiem fajny prowadzący, któremu bliżej to do nas wariackiego wyścigu niż do samego Chrisa. No może jakaś tam część Chrisa w nim jest, ale to takie malutkie 50%. Z kolei Vladimir Jensen to taki szef, ale w wersji budżetowej, który dopiero swój pazur pokazuje pod koniec serii. Zabawne nawet było to, jak na ceremonii wstydu przekręcał imiona postaci. Ale tak, dlaczego wspominam o Chrisie? Ponieważ według fabuły Chris został porwany i przetrzymywany był gdzieś w obozie Tipi Scow. A jak się potem okazało za porwaniem i obezwłasnowolnieniem stał Jared oraz Vladimir? Ponieważ Jared tak naprawdę jest oszustem.
był zwykłym stażystą, który usługiwał Chrisowi i stracił swoją posadę i w akcie zemsty postanowił wykraść tożsamość Chrisa, pobić go, zostawić na pastwę losu, ukraść jego środki i w nielegalny sposób stworzyć własny program. I za to spotkała go kara 30 lat pozbawienia wolności, co jest wyjątkowo surową karą jak na standardy totalnej porażki. A Vladimir Jensen po dziś dzień nie jest znaleziony, a policja go wciąż szuka. To skoro wytłumaczyłem wam to i owo, to przyszedł czas na rzeczy, z którymi mam problem z tym fanmade'em. Otóż animacja. Okej, jestem w stanie zrozumieć, iż był to ich pierwszy fanmade, jeśli chodzi o kanał od Cartoons, aczkolwiek względem obecnie oglądającego przez nas Disventure Camp, ta animacja tutaj leży i kwiczy, jak to się mówi. Czasem nawet widać było, jak dane postacie ze sobą walczyli i zamiast płynnej animacji, że obie naraz się ruszają, to było tak, że jedna się ruszała i za parę sekund druga się postać ruszała. Tak jakbyśmy obserwowali gracza, który gra w grę po raz pierwszy i uczy się kontrolek. Dalej, mam wrażenie, że za dużo było odcinków z jednym wyzwaniem i nie zrozumcie mnie źle. Wiem, że w totalnej porażce też jest dużo odcinków jednowyzwaniowych. Aczkolwiek przewaga jest taka, że na przykład macie odcinek pierwszy, gdzie to obozowicze skakali z klifu. Następnie musieli zdobyć deski, by potem zbudować basen. Tego bardzo mi tutaj brakowało, że w zasadzie macie jedno wyzwanie, które może trwać na oko z 5 minut, koniec wyzwania i ceremonia. Te odcinki zdecydowanie były za krótkie jak na standardy totalnej porażki, co jest po raz kolejny, podkreślę, wielkim minusem. I z wad to by było chyba na tyle, nie mam nic więcej do dodania. Natomiast z pozytywnych rzeczy to, tak jak wspominałem, fajny klimat klasycznej totalnej porażki. Dubbing też niczego sobie jest oraz fajnie nawet wygląda cały koncept tego obozu Tipi Skał. A i z takich też dosyć istotnych kwestii to ten fanmate przebija tematy tabu, tak więc tutaj jest jazda bez trzymania, gdyż jest tutaj również przedstawiony wątek związków LGBT między dwoma parami. I też twórcy nie boją się pokazać krwi, co można było zaobserwować w ostatnim odcinku. I nadal nie mogę wyjść z podziwu, że antagonistką jest tutaj 6-letni Bachur. No i pseudo-antagonistą, bądź też antagonistą drugoplanowym jest Greta, co zjada codziennie rano kreta. I wiem, że nie opisałem tutaj każdego odcinka, bo jest ich 10, aczkolwiek nie opisałem dlatego, że w opisie pozostaje wam playlistę z tymi odcinkami i będziecie mogli sami obejrzeć i opisać, czy wam się podoba, bądź też i nie. Polecam odpalić sobie z napisami, no chyba, że znacie język hiszpański, to wtedy wielki szacun dla was. A jak chcecie poznać moją opinię o danej postaci, to zalecam obadać 3 zapisy ze streamów, gdzie to oglądałem z widzami cały ten fanmade. W opisie są odpowiednie znaczniki, kiedy oglądamy, a kiedy idę na przysłowiową przerwę czy coś tam. Dobra, a więc podsumowując. Drama Total Aventura bądź Total Drama Adventure jest całkiem fajnym projektem, aczkolwiek troszeczkę takim, co się źle zestarzał, jeśli mogę użyć tutaj tego zwrotu. Ponieważ w przeciwieństwie do swojej kontynuacji, to różnica między tym a Disventure Camp jest jak porównanie ziemi i nieba. Disventure jest dobrą kontynuacją i widać tam budżet był nieco większy i animacje są 100 razy lepsze niż w poprzedniku. I tak kurczę powinno być, że kontynuacja powinna być lepsza niż poprzednik i za to duże propsy. A wy? Co sądzicie o Total Drama Aventura lub Drama Total Aventura bądź Total Drama Adventure? Swoje opinie napiszcie na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobał, bądź też i nie. Oraz poleć kanał swojemu znajomemu, byśmy mogli go razem rozwijać. Na razie, trzymajcie się i cześć!